Witam Was. Tytuł może wydawać się troszkę zaczepny, ale sami zobaczycie, że coś jest na rzeczy. Ja mogę zrozumieć, że PiS ma po tych 5 latach problem, żeby opanować służby. Że istnieje coś takiego jak Deep State, przyjmując nomenklaturę amerykańską. I tutaj oprócz tego mamy jeszcze przecież stary system, który się dobrze trzyma oraz jawne wpływanie za granicę, tak, na rząd. Bez sympatii, antypatii. Tylko stwierdzam, tylko diagnozuję. Ale nie mogę tego zrozumieć, że pomijając już aparatczyków komunistycznych w samym rządzie PiS-u, bo to jest dyskredytujące. Nie mogę zrozumieć tego, że struktury państwowe, pomijając już tych wszystkich Piotrowskich i innych posłów, ale generalnie struktury państwowe nie są przewietrzone z aparatczyków komunistycznych, którzy nie sprzyjają PiS-owi. Rozumiecie, te wszystkie ambasady, te rody komunistyczne, ludzie służb, którzy nie są tak jak Piotrowicz, taką maskotką PiS-u, tylko są jawnie PiS-owi wrodzy. Dlaczego on tych ludzi nie może przewietrzyć? Tego już nie rozumiem. No i tutaj mamy kamyczek do ogródka. Już palicho to przewietrzenie, ale widzimy, że stary system pomału wraca. Ja Was odsyłam do materiału o Agencji Wywiadu, gdzie tam odbudowuje się stary system pod okiem ministra Kamińskiego. A tutaj mamy taką ciekawą sytuację, ponieważ minister Gowin razem z premierem Morawieckim debatowali online, takiego streama sobie strzelili z kilkunastoma innymi osobami na temat otwarcia branży meblowej. No bo wiecie, Castoramę zostawili otwarte i tam te wszystkie Leroy Merlin, a meblowe pozamykali. Czym to się różni? Gdzie tutaj jest logika? Ja nawet nie chcę próbować w ten tok myślenia, próbować się zgłębiać, ponieważ boję się, że to szaleństwo mnie pochłonie. Przeczytam Wam pewnego tweeta sprzed, no nie wiem, chyba piątek to był, ewentualnie sobota, od Jarosława Gowina. Trwają bardzo konstruktywne konsultacje z branżą meblową. Decyzje co do ewentualnego otwarcia sklepów meblowych zapadnie w przyszłym tygodniu. Wiele zależy od sumy indywidualnej odpowiedzialności każdego z nas. No i dobrze. Tam na zrzucie z ekranu i pod linkiem, jeżeli ktoś będzie chciał sprawdzić, czy rzeczywiście to jest u źródła, czy nie jest to manipulowane, zobaczycie ekran, na którym jest kilkanaście osób. Wiadomo, kwadraciki, ale nie każdy ma kamerkę. Też nie wiem, dlaczego nie każdy ma kamerkę przy takich konsultacjach, no ale w każdym razie niektóre pola są białe i mamy nazwiska. Tam też jakaś kobieta, chyba Kasia tam była, czy tam w każdym razie jakieś inne zdrobniałe imię, ale to nie chodzi o tą Kasię przysłowiową. Tam brała udział pani Magdalena Fitas-Dukaczewska, czyli żona generała Dukaczewskiego. No i teraz pani jest z zawodu tłumaczem. Pani bardzo, ale to bardzo wspiera totalną opozycję. No i teraz pytanie, co pani Dukaczewska robi na konferencji online z premierem i wicepremierem? Pomijając już branżę meblową. Po co tłumacz przy takiej konferencji? Czy mamy w rządzie jakichś polityków, którzy jeszcze po polsku nie umieją mówić? Wiemy, że w Ministerstwie Finansów no różnie tam jest z językiem polskim, ale mimo wszystko można tych ludzi jeszcze zrozumieć. Czy są ukrywani ludzie, którzy nie umieją ni w ząb po polsku i pani Dukaczewska musi być tłumaczką? A jeżeli tak jest, to dlaczego akurat pani Dukaczewska? Ja pytałem się ministra Gowina, w jakim charakterze ta pani jest. No, zostałem obsiusiany ciepłym moczem. Też w sumie odpowiedzi się nie spodziewałem, ale mimo wszystko mamy tyle tłumaczy, mamy tylu młodych ludzi, a mamy tutaj żonę generała, który uosabia swoją postacią służby III RP. Już tam darujemy tamtą komunistyczną przeszłość, ale tutaj III RP, służby, Wojskowe Służby Informacyjne. No wiadomo, że no pan już nie ma takich kontaktów zapewne, że tam teraz to bardziej w TVN-ie jako ekspert się wypowiada, no ale mimo wszystko, ja do pana personalnie nic nie mam, do małżonki również,
ale chciałbym zrozumieć ten tok rozumowania PiS-u, że nagle tutaj panią bierzemy do konferencji z premierem i wicepremierem, prawda? A przecież to nie jest wszystko. Parę miesięcy temu, dosłownie parę, myślę, że nie dalej niż dwa miesiące temu, wypłynęła fotka, gdzie, zapomniałem jego nazwiska, Moskal, tak? Nie pamiętam. Nazwisko mi się przypomniało, zapomniałem imienia, pan Moskal, czyli były szef młodzieżówki, teraz oko i ucho prezesa, tak jak z tego serialu była tam ta pani Basia, opiekuje się prezesem, grafik tam, kto może przyjść, kto nie, jaką tam prasówkę, no przynajmniej tak sobie wyobrażam, że na tej stopie panowie współpracują, no ale generalnie pomaga układać dzień, jeżeli chodzi o prace biurowe naczelnikowi. No to również ma smitwocie z generałem Dukaczewskim. Ja rozumiem ten kontekst i w ogóle, że to tam był film i oni tam byli na uczelni, ale mimo wszystko państwo dukaczewscy coraz częściej pojawiają się w strukturach naokoło pisowskich. No i stąd taki przewrotny tytuł, no że może skoro PiS tak bardzo skręca na lewo, nie może służb okiełznać, to może generał Dukaczewski zgodzi się pomóc i jakąś funkcję w rządzie PiS-u będzie miał. Myślę, że byłby dopełnieniem tego PiS-u, który widzimy, który się wyklarował w ciągu tych kilku ostatnich miesięcy. Napiszcie mi, co na ten temat sądzicie. Ja Was zapraszam do zapoznania się z playlistami. Może Was ominął jakiś nowszy film, a może poklikacie po starym. Będę poklikać w poszukiwaniu starszego filmu. Czy poklikać po filmie też można, prawda? Żeby jakieś tam wątki sobie tak przypadkiem trafić. No ale tu już tam nie wnikam. Nie mogę sugerować. To niedobra jest. Zapraszam Was też na moje konto na Twitterze oraz na moje konto na sy.tv. W linkach w ogóle będziecie mieli na przykład tą sweetfocie pana Moskala z generałem Dukaczewskim, a także link do tego wpisu wicepremiera Gowina. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał finansowo, a Wam wszystkim życzę miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.